Witam serdecznie szanownych państwa, dalej zaczęło się ogłupianie Polaków. Szanowni państwo, podobno Elon Musk opublikował na swoim Twitterze, czy tam gdzieś, na X, taki post, który pokazuje, że Polska najmniej płaci do Unii Europejskiej, najwięcej dostaje. No i oczywiście zaczęła się paplanina w polskich mediach. Jak to Unia Europejska nam daje nie wiadomo ile pieniędzy, szanowni państwo, że Polska to w ogóle bez Unii Europejskiej to w ogóle by nie miała pieniędzy, że wszystko to Unia Europejska u nas buduje, a najwięcej dają pieniędzy Niemcy, że niesamowite 23 miliardy dają Niemcy, potem tam Francuzi, Holendrzy, prawda? No ale zapomina się dodać, szanowni państwo, że gdyby, że w rzeczywistości te pieniądze, które płacą Niemcy, te pieniądze, które płacą Francuzi, szanowni państwo, na tą Unię Europejską, na przykład, między innymi, pochodzą z tego, że ich korporacje w Polsce na masową skalę nie płacą podatków, a płacą swoje podatki w swoich krajach pochodzenia, prawda? Więc Polska to 40-milionowy kraj, kraj wielkości Niemiec i największe dochody w Polsce oczywiście mają zagraniczne korporacje i te korporacje te zyski biorą na przykład do Niemiec, do Francji czy też do innych krajów, no i wtedy mogą płacić sobie do Unii Europejskiej, a Polska nie może płacić do Unii Europejskiej, prawda? Zamieńmy to z powrotem, niech te zagraniczne korporacje zaczną płacić podatki w Polsce, niech zyski zostają w Polsce. No i wtedy się okaże, że Polska to może dwa razy więcej płacić niż Niemcy do Unii Europejskiej. Buhaha, chichot, szanowni państwo, ekonomiczno-gospodarczy. Zatem, szanowni państwo, czy Polska w ogóle jest w stanie, czy Polacy są w stanie trzeźwo myśleć? Wystarczy, że najbogatszy miliarder coś napisze na swoich social mediach, a polskie media robią, zaczynają robić z Polaków takich żebraków, prawda? Zapominają właśnie dodać, że szanowni państwo, to, że nie Niemcy płacą do Unii Europejskiej dużo, to Francuzi, no to na przykład pochodzi z tego, że Francuzi i Niemcy w takich krajach jak Polska, że Polska jest dużym krajem, prawda, oczywiście jest 4 razy większym krajem niż Czechy, prawda, Polska, szanowni państwo, gospodarka i polska ludność jest jak Rumunia, Czechy, Słowacja, Węgry, nie wiem, Litwa, Łotwa, Estonia razem wzięte, prawda? No i proszę sobie wyobrazić, no może dlatego Polska nie płaci dużo do Unii Europejskiej, szanowni państwo, może nie powinna nigdy płacić dużo do Unii Europejskiej, może rzeczywiście powinna dostawać pieniądze. Ja bym wolał, szanowni państwo, żeby te korporacje, na przykład jak Lidl, proszę zobaczyć, szanowni państwo, Lidl, niemiecka korporacja, nie wiem, który to jest rok, artykuł z 24 listopada 2024 roku i na przykład warto zwrócić uwagę na tym artykule, że obroty Lidla wysoko 18,3 miliarda złotych. Tylko Lidl, szanowni państwo, ma 18,3 miliarda złotych, a nam się opowiada, że Unia Europejska jest płatnikiem netto dla Polski 700 milionów euro. No szanowni państwo, 700 milionów, a w dupę se wsadźcie te 700 milionów euro. Zacznijcie płacić podatki w Polsce, niech zyski zostaną podatki, zaczną zostawać w Polsce i high paid jobs, prawda, będą zostawać w Polsce, a nie w Niemczech, prawda, bo to Niemcy tym zarządzają, to niech Polacy tym zarządzają, zyski niech zostają w Polsce. Gdybyśmy wyszli z Unii Europejskiej, natychmiast taki lid zyski musiałby zostawić w Polsce, szanowni państwo, musiałby zostawić podatki w Polsce, a high paid jobs powinny zostać wtedy w Polsce. Tylko Lidl, szanowni państwo, miał 18,3 miliarda złotych, a niemiecka korporacja, a nas się omamia, że Unia Europejska nam daje jakieś pieniądze, a Niemcy nie wiadomo ile wpłacają do, szanowni państwo, Unii Europejskiej. Proszę bardzo, co się dalej dzieje, szanowni państwo, o show, prawie 12 miliardów, szanowni państwo, obrotów w Polsce. Proszę bardzo, dalej, Biedronka, portugalska korporacja, 100 miliardów obrotów, 100 miliardów złotych, czyli właśnie dokładnie tyle, ile wpłaca niby do Unii Europejskiej, szanowni państwo, państwo niemieckie. Tylko Biedronka ma tyle utargu, ile szanowni, w Polsce, tylko w Polsce ma tyle utargu, co ma, szanowni państwo. I jak my chcemy wracać do Polski, jeżeli Polacy wierzą w takie kocopoły, szanowni państwo, wierzą w kocopoły to jest niesamowite, jak się ogłupia nasz naród, no, szanowni państwo. No wystarczyłoby, żeby Biedronka zyski zostawała w Polsce, po co nam Biedronka? Sklepy są tak łatwo, szanowni państwo, zarządzać budowalne, że gdybyśmy wyszli z Unii Europejskiej. Ja nie mówię, żeby wyjść z Unii Europejskiej, tylko nie mogę wytrzymać tych kocopołów, jak się okłamuje nasz naród, mnie, wasze dzieci, wasze wnuki, siebie i nawzajem wszyscy razem się okłamujecie. Proszę bardzo, szanowni państwo, Rossmann
Rossmann, wiecie, taki sklep tylko i wyłącznie, wiecie, z mydłem, prawda, i z szamponami i różnymi takimi rzeczami. 16 miliardów w 2023 roku, szanowni państwo. 16 miliardów złotych w 2023 roku. Leroy Merlin, proszę bardzo, też jakieś, nie wiem, tutaj miliardy, proszę, nie wiem, nie ma, Leroy Merlin, nie jest napisane w Polsce obrót, ile, ale pewnie tyle samo pi razy drzwi, co o show. Tutaj na dole gdzieś jest napisane, w 2023 roku przychody Leroy Merlin w Polsce wyniosły 8 miliardów 640 milionów złotych, szanowni państwo, w 2024. Przecież tych sklepów jest cała masa. Jakie są jeszcze sklepy? Na przykład, szanowni państwo, Decathlon. Decathlon. Zobaczmy, ile, szanowni państwo, Decathlon. Decathlon w 2020, Decathlon w Polsce osiągnął zysk. Tylko zysk netto, prawda? Zysk netto w Decathlonie był tylko w kwocie 72 milionów 500 tysięcy złotych. Zysk, prawda? Zysk, ale gdzie tu są w roku 2000, ale gdzie są obroty? Obroty pewnie są miliardowe, pewnie jakieś 5 miliardów, 10 miliardów. Jakie są tam jeszcze sklepy, szanowni? Kaufland, Kaufland, nie pamiętam się, Kaufland, obroty w Polsce, szanowni państwo. No i obroty Kauflanda, 14,5 miliarda, część Lidla, niemiecka korporacja, szanowni państwo, Kaufland. Tego jest cała masa, dziesiątki firm zagranicznych z Unii Europejskiej, szanowni państwo, które płacą podatki w Niemczech, we Francji, w Holandii, szanowni państwo, zyski wypompowywują tam i high paid jobs są tam, a Polakom, szanowni państwo, za to się płaci tutaj dwa razy mniej niż w Niemczech, dwa razy mniej francuskie korporacje płacą Polakom w Polsce za sprzedawanie tych samych produktów, drożej nawet, aniżeli na przykład w Hiszpanii. No i Polaków się ogłupia i widzicie, i nawet polskie, i nawet, widzicie, te media głównego nurtu, nie wiem, czy oni sami są głupi, prawda, czy są po prostu tak opłaceni, czy tam piszą właśnie, szanowni państwo, gastarbeiterzy tych zagranicznych korporacji, szanowni państwo, żeby ogłupiać Polaków, że niby nie wiadomo, ile nam Unia Europejska jakieś tam pieniędzy daje. Na co nam te Unia Europejskie pieniądze daje, szanowni państwo? Na co? Na co? Na to, żebyśmy sobie zaklejali kominy, szanowni państwo? Na co? Na to, żebyśmy nie używali gazu, a żebyśmy używali, szanowni państwo, wiatraków z Niemiec, które kupujemy od nich? Taki to jest ten biznes, szanowni państwo, taki to jest ten biznes. Że, szanowni państwo, w rzeczywistości, szanowni państwo, gdyby te wszystkie korporacje francuskie, niemieckie i europejskie, pamiętajmy o tym, Polska, szanowni państwo, jest gigantyczna. Polska jest krajem wielkości Niemiec, ludnościowo jesteśmy mniejsi, ale ludnościowo jesteśmy jak Rumunia, Czechy, Węgry, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia razem wzięte. I te korporacje tutaj tyle hajsu zarabiają. No, przed chwilą wymieniłem tylko kilka korporacji, które razem mają utargu chyba 200 czy 300 miliardów rocznie, prawda? Ale jeżeli weźmiemy do kupy wszystkie jakieś fabryczki, składalnie, prawda, inne sklepy, markety, sraty, taty, prawda, przecież tego jest cała masa. Tyle Orange, zobaczmy, jaki ma obrót, szanowni państwo. Orange, jaki ma obrót Orange? 9,31 miliarda, szanowni państwo. Play, jaki ma Play, też już jest chyba zagraniczny. 5 miliardów, szanowni państwo, co tam jeszcze jest? T-Mobile, zobaczmy, jaki T-Mobile ma, szanowni państwo, 6,62 miliona, bla, 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 nie wiem, nie jest napisane na tym pierwszym, prawda? Szanowni państwo, przestańmy się sami ogłupiać, przestańcie czytać te głupie, tępe media dla głupich, tępych ludzi, naprawdę. Będziecie czytać te głupie, tępe media dla głupich, tępych ludzi pisane przez małe dziewczynki i małych chłoptasiów za krótkich spodenkach, szanowni państwo. Przestańcie to sobie robić, bo to jest tak przerażające, to jest tak obrzydliwe, jak się nas ogłupia. Szanowni państwo, byle Biedronka ma dochód... obrót, jedna Biedronka ma dochód, ma obrót, wielkość, a pamiętajcie, obroty, obrotami, rzeczy, że pamiętajcie, jak tam to wszystko wygląda. Tylko jedna Biedronka ma, szanowni państwo, roczny obrót taki, ile niby Niemcy wpłacają do tej zasranej Unii Europejskiej. Ja nic nie mówię, szanowni państwo, Unia Krajów Europejskich powinna istnieć, prawda, to jest dobre, ze względu na to, co się działo w Europie, prawda, musimy być razem, szanowni
szanowni państwo, ze względu na to, że Brytyjczycy nas pokłócą, prawda, Rosjanie nas napadną, zawsze tak było, Brytyjczycy z Rosjanami, prawda, zawsze tutaj mieszali, zawsze Europa się przez to biła, prawda, taka jest historia, to są fakty historyczne, szanowni państwo, Brytyjczycy zawsze sprawiali tak, żeby w Unii, żeby w Europie kraje europejskie między sobą się biły, prawda, więc ja jestem za Unią państw europejskich, narodów europejskich, prawda, te, które to jest dobre, prawda, no ale takie, ja nie jestem na przykład za dopłatami z Unii Europejskiej, nie jestem za wpłacaniem do Unii Europejskiej, ja w ogóle za tym nie jestem, szanowni państwo, ja w ogóle za tym nie jestem. Ja nie jestem jakimś wyznawcą Brukseli, czy tam czegoś tam, czy tegoś, czy owego. To ja nie mam przecież chorej głowy, szanowni państwo. Że trzeba być chorym psychicznie człowiekiem albo idiotą, żeby w to wszystko wierzyć, nie? Nie wiem, może tak musi być, może nie może być inaczej, może inaczej by się to, nie wiem, nie sądzę, że inaczej by się rozwaliło, prawda? Wiem jedno, że nie przestańmy się sami ogłupiać, szanowni państwo. Przestańmy się sami ogłupiać, prawda? Przestańmy się sami ogłupiać. Niemcy netto wpłacają tyle, ile Biedronka, czyli portugalska firma. Nie wiem, czy Biedronka operuje tylko przez Portugalię, czy też operuje przez Holandię. Widziałem raz przez Holandię, ale tylko te. Szanowni państwo, Kaufland, Lidl, Rossmann to już chyba jest chiński, ale chyba operuje przez Niemcy. Nie wiem, nie chcę mówić, ale jest. Jeżeli byśmy zebrali do kupy te wszystkie niemieckie firmy, to szanowni państwo, one mają 10 razy tyle obrotu, jak nie 20 razy tyle obrotu, ile, szanowni państwo, Niemcy niby wpłacają do Unii Europejskiej, ale przecież te pieniądze, które Niemcy wpłacają do Unii Europejskiej, to te wracają do Niemiec, szanowni państwo, bo jeżeli Polska dostaje jakieś srebrniki, szanowni państwo, żeby zniszczyć swój własny naród, zakazać starym babkom, szanowni państwo, zaklejać kominy, gdy 1,5 miliarda Hindusów, szanowni państwo, nie zakleja kominów, 1 miliard Chińczyków nie zakleja kominów, 2 miliardy Afrykańczyków nie zakleja kominów, 1,5 miliarda Amerykanów, południowych Amerykanów, znaczy się miliard tam jest ich chyba, bo w północnej Ameryce jest około 0,5 miliarda ludzi, prawda, mniej niż 0,5 miliarda, 450 milionów, no około miliarda ludzi jest w całej Ameryce, może troszeczkę więcej, w dwóch Amerykach, prawda, oni nie zaklejają sobie kominów, ale to polska stara babka ma zaklejać sobie komin, bo się wpaja Polakom, że dostała pieniądze z Unii Europejskiej, których i tak nie dostanie, prawda, bo musi wpłacić jakąś tam część, prawda, i kupić za to panele słoneczne, szanowni państwo, z Chin, gdzie 1,5 miliarda Chińczyków ma elektrownie, szanowni państwo, a, prawda, te takie, które wywołują energię z, wiecie z czego, z cząsteczek, nie mogę ich mówić, prawda, i szanowni państwo, a nam się każe kupować wiatraki od Niemców, panele słoneczne od Chińczyków, prawda, i potem się nam wpaja, no przecież dostajecie pieniądze, wy polskie biedaki, bezzębne polskie biedaki z zakielejonymi kominami, poparcie, wy byście nie istnieli bez Unii Europejskiej. Nie mielibyście, naszych kominów już nie macie, bo wam zakleiliśmy, nie mielibyście wiatraków z Niemiec, nie mielibyście paneli z Chin, gdybyście nie dostali tej jałmużny, a się okazuje, szanowni państwo, że byle Biedronka, szanowni państwo, byle dyskont, który sprzedaje ziemniaki i marchewki, to ma, szanowni państwo, taki obrót tylko w Rzeczypospolitej, tylko w Rzeczypospolitej, co ma, szanowni państwo, co wpłacają Niemcy rocznie. I to idzie rozparcelowane na te wszystkie kraje i kraiki, prawda, po to, żeby one kupowały od nich wiatraki. Przecież to jest jakaś zgroza i debilizm. Przecież to zgroza i debilizm dla debili, szanowni państwo. Dla ostatnich tumanów po Uniwersytetum Tumanum, prawda? Takie kity to można starym zielonym wariatkom wciskać, naprawdę. To już jest tak przerażające. No i dlatego Polacy sobie wszystko dadzą wpoić, szanowni państwo. Polakom można wszystko wpoić. Przestańcie czytać te media, prawda? Przestańcie czytać, szanowni państwo. Nie słuchajcie Udzyka, tych wszystkich mediów, TTN-ów, szanowni państwo, TVP, nie słuchajcie tego. To wszystko jest jeden wielki, zasrany bełkot. A jak jeszcze do tego wszystkiego się, szanowni państwo, doda, prawda, że Polacy w całej Europie wypracowywują gigantyczne PKB, bo 2 miliony Polaków, gdybyśmy wyszli z Unii Europejskiej, to byśmy mogli tych Polaków opodatkować, musieliby płacić podatki na przykład w Polsce, tak jak się płaci w Ameryce, bo jak jesteś Amerykaninem, to podatki musisz płacić w Ameryce. To byśmy wyszli z Unii Europejskiej, prawda, i moglibyśmy i każdy Polak mieszkający w Europie musiałby płacić podatki w Polsce. Generalnie one by były niższe dla wielu, prawda, czyli jak jeżeli 2 miliony Polaków jest w Niemczech, 1 milion Polaków w Wielkiej Brytanii, 1 milion w Skandynawii, 1 milion tam w Irlandii, Francji, Hiszpanii, we Włoszech, to ci Polacy musieliby płacić ten podatek dochodowy w Polsce, prawda, bo tak na przykład jest z Ameryką. No i w ogóle byłoby pozamiatam.
5 czy 7 czy 8 milionów Polaków wyrabia gigantyczne PKB, szanowni państwo, dodatkowo w Niemczech, Holandii, prawda, Belgii, prawda, innych krajach. To jest jeden wielki kocopoł, żeby z Polaków robić takich gumbasów. Proszę bardzo, gumbasy, szanowni państwo, to takie jaszczurki z Super Mario Brothers. Proszę bardzo, to taki gumbas, nie wiem czy oglądaliście, to są gumbasy, szanowni państwo, z Polaków się robi takie gumbasy jaszczurko podobne, takich, wiecie, z małymi muszczkami, którzy mają wierzyć w najprostsze rzeczy, jak się im powie, no to wtedy wykonują, bo są gumbasami, prawda? Przestańcie wierzyć w te kocopoły, szanowni państwo, przestańcie wierzyć w te kocopoły. Ja nie namawiam do wychodzenia z Unii Europejskiej, nie. Ja uważam, że Unia krajów europejskich jest dobra, prawda? Ale, szanowni państwo, gdybyśmy wyszli z Unii Europejskiej, mogli od razu te Biedronki, te wszystkie Lidle, Kauflandy, szanowni państwo, musiałyby płacić podatki w Polsce gigantyczne. Wyobraźcie sobie, jakie te podatki by były. 20 miliardów, szanowni państwo, żeśmy przed chwilą naliczyli tylko kilka firm, które, nie wiem, mają 400 miliardów dochodu. Wystarczy, żeby zapłacili 20% podatku, to jest 20% podatku, szanowni państwo, z 400 miliardów, to jest 80 miliardów. Przecież jaki to jest gigantyczny pieniądz, prawda? Ale high paid jobs by zostały tutaj, prawda? Zyski by zostały tutaj. Czyli to można liczyć tylko te, które wymieniłem, szanowni państwo, że 200 miliardów złotych w Polsce nie zostaje, tylko 200 miliardów złotych tylko na podstawie tych korporacji jest wypompowywanych, szanowni państwo, z Polski. To jest jeden wielki kocopoł, jedna wielka głupota, szanowni państwo. Nie dajcie się ogłupiać, prawda? Nie dajcie się ogłupiać. Tak samo się nam mówi, że proszę zobaczyć, że w banku PKO BP jest dobre, szanowni państwo, że w Polsce mamy gigantyczne oprocentowanie, że banki dużo z nas ściągają, że mamy 10%, że mamy słabą walutę. Też takie rzeczy kocopoły opowiadają. A w tym samym czasie opowiadają nam, że, nie wiem, Hiszpania się zapada, gdzie dzisiaj w Hiszpanii, szanowni państwo, na Gran Canaria 27 stopni, proszę zobaczyć, cieplutko, ładniutko, to jest Gran Canaria, Hiszpania, szanowni państwo, płaci się tam dwa razy więcej, generalnie, prawda, nie trzeba gazu, nie trzeba, szanowni państwo, niskie oprocentowanie, droższa waluta, i tak dalej, ale to Polakom się wpaja, patrzcie, Polaczki, dostajecie 700 milionów euro, więcej, 700 milionów euro więcej niż wpłacacie. Ola Boga, też mi wielkie halo. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, a przede wszystkim do rozpoczęcia tego filmu, szanowni państwo, gdzie się da. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce, cześć.